O, widzę, że już mamy pierwszą osobę na transmisji. Dzisiaj akurat wprawdzie nie na mikrofonie, tylko na słuchawkach, ale mam nadzieję, że też będzie się dobrze słyszało i że nie będzie takiego problemu. O, jeszcze akurat sprawdzałem tylko dźwięk, także dobry wieczór. Witam serdecznie, kłaniam się na kanale Przedskoczek. Ja mam na imię Wojtek, no i oczywiście zapraszam na zapowiedź trzeciego konkursu 71. turnieju czterech skoczni Innsbruck-Berkizel, bowiem na tej skoczni rozpoczynamy część austriacką turnieju. Na kanale Zima Okiem Dziennikarzy możecie obecnie śledzić, jak wyglądała nasza rozmowa i dyskusja na temat półmetku związanego z turniejem czterech skoczni, czyli Oberstdorf oraz Garmisch-Partenkirchen. Natomiast teraz czas na Innsbruck i Bischofshofen, czyli tą drugą część turnieju czterech skoczni. Więc jeżeli ktoś z Was będzie miał okazję śledzić te zmagania, to oczywiście jak najbardziej macie duże szczęście. Natomiast w przypadku mojej skromnej osoby, no niestety akurat zarówno w jednym, jak i w drugim dniu będę w pracy, więc nie uda się po prostu mi zrobić transmisji z Innsbrucka, ale już z Bischofshofen, z moim komentarzem oczywiście konkursowym, jak najbardziej będzie to możliwe. Jeśli chodzi o Innsbruck, to 60 zawodników będzie na starcie. Austriacy raczej krajówki nie wystawiają. Najprawdopodobniej trzymają ją na zawody w Bischofshofen albo też gdzie indziej, więc zobaczymy. Tutaj widzę, że pan Disky Jumping się nam włączył do transmisji. Więc już tutaj sobie uruchomię, tylko wydzielę okno czatu i oczywiście jak najbardziej z miłą chęcią poczytam sobie ten czat. Dobry wieczór, Wojtku. Jak dzień zleciał? No, dzień zleciał tak, że do godziny 13 był spokój, że tak powiem, miałem luzik, a później, już od 13:20 do 19:15 siedziałem w pociągu i tą podróż do Poznania tutaj jakoś odbyć musiałem. No wprawdzie niestety praktycznie 6 godzin, bo pociąg zatrzymał się na każdej stacji, więc no nie było szans, żeby szybciej dojechać, a PKP Intercity miało tak zajęte wszystko, że nie udało się po prostu wbić. O ile akurat tym pociągiem, co jechałem, on jechał bezpośrednio, więc się nie musiałem nigdzie przesiadać, po prostu walizka na górę i człowiek leciał w podróży. Ale mi się poszczęściło. Jutro miałem mieć lekcję do 14:55, bym nie obejrzał kwalifikacji, ale mam lekcję skrócone do 30 minut i kończę o 13:15, a ze szkoły do domu na piechotę mam 5 minut, więc ideolo. Sorry, ale musiałem się pochwalić. A widzisz, no kurczę, to jest właśnie to. Jak jeszcze ktoś chodzi do szkoły, to ma szansę Innsbruck zobaczyć, bo Innsbruck nie ma sztucznego oświetlenia. I to jest przekleństwo, które dotyka niestety kibiców skoków narciarskich, łącznie ze mną, bo liczyłem na to, że akurat będę mógł te Bergizel zrobić, no ale to bym musiał specjalnie brać pracę urlop, żeby to zrobić, a kierowniczka by na to nie poszła, bo bym musiał to nadrabiać. Chociaż gdybym się pokusił o odebranie nadgodzin, to najprawdopodobniej zyskałbym to, więc szansa byłaby dosyć duża. Widzę, że Kamilu tutaj testujesz nowości. Dziękuję Ci bardzo. Powiem Ci szczerze, nie spodziewałem się tego, ale bardzo dziękuję. Naprawdę bardzo, bardzo dziękuję za tą tutaj wpłatę, bo szczerze mówiąc, nie spodziewałem się tego w ogóle, serio. Także dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję. No, zrobiłeś mi bardzo miłą niespodziankę. Z drugiej strony też bardzo się cieszę, bo to jest nowość na kanale, bo moi drodzy, tutaj ja się
się nie chciałem chwalić, ale na tym ten kanał w końcu zyskał możliwość tutaj zarabiania, także jestem przeszczęśliwy i cieszę się z tego powodu, bo to jest możliwość tutaj, która umożliwia mi rozwój kanału. W końcu będę mógł tutaj w coś więcej zainwestować, bo poza tym, że mam tutaj mikrofon z Kruxa i ten mikrofon służy mi właśnie do komentarza, gdzie ten dźwięk jest znacznie lepszy, to akurat teraz tak na szybko po prostu, żeby wam tutaj ten Innsbruck przedstawić tak w pokrótce, bo też tutaj specjalnie długi transmisji robić nie będę, bo to już jest ta godzina, a chciałbym jednak tutaj troszeczkę tutaj inaczej do tego podejść. Z Poznania jesteś, też tu mieszkam. Znaczy ja jestem z Cieplic, jestem z Dolnego Śląska. Ja jestem rodowitym ciepliczaninem, kurde, można powiedzieć z dziada, pradziada. Tam się urodziłem, tam się wychowałem, tam chodziłem do szkoły, tam zrobiłem maturę, tam zrobiłem licencjat, magisterkę zrobiłem też na Dolnym Śląsku, ale we Wrocławiu. Natomiast mieszkam obecnie i pracuję w Poznaniu, wynajmuję tu kawalerkę, więc dlatego jak najbardziej teraz siedzę w Poznaniu. A mam też najlepszy internet, jaki tylko może tutaj być, czyli światowodowy, więc też jest super. O który jutro kwalifikacje, pyta Paweł. Kwalifikacje jutro od godziny 13.30, bowiem od godziny 13.30 rozpoczną się kwalifikacje. O 11.15 rozpocznie się oficjalny trening z udziałem 60 zawodników. W tym 6 reprezentantów Polski. Tomasz Turmbichler niestety nie zmienił składu i cały czas, przepraszam, i cały czas mamy tą samą grupę zawodników, czyli Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Stefan Hula i Janek Habdas. To są ci zawodnicy, którzy będą brać udział w jutrzejszych treningach i kwalifikacjach. Natomiast w przypadku Niemców Markus Eisenbichler cały czas będzie w turnieju czterech skoczni, mimo że prezentuje fatalną dyspozycję. To jednak został wzięty przez Stefana Hongachera do składu na Innsbruck i najprawdopodobniej Bischofshofen również, więc Niemcy tutaj w takim składzie. Oczywiście oprócz Eisenbichlera będzie także Karl Geiger, na pewno będzie Filip Raimund, na pewno też ja sobie tutaj zobaczę, jak to wygląda generalnie z tą grupą, bo też na szybko dzisiaj prześledziłem. Tak, Filip Raimund, Stefan Laje, Konstantin Schmidt, właśnie Markus Eisenbichler wspomniany przeze mnie, Pius Paszke, Andreas Wellinger i Karl Geiger. Więc Karl Geiger również będzie startować. Zresztą to jest najwyżej sklasyfikowany z Niemców w turnieju czterech skoczni. On jest na miejscu piątym, a 0,2 punktu za nim jest Andreas Wellinger. Ale oni raczej, jeżeli mieliby o cokolwiek walczyć, to raptem tylko może o trzecie miejsce, bo to jest jeszcze realnie w zasięgu Niemców, ale zwycięstwo w turnieju czterech skoczni już im bezpowrotnie uciekło. Więc jak najbardziej tutaj tylko Geiger i Wellinger mogą się jeszcze bić o czołową trójkę. Aczkolwiek patrząc na układ tabeli Halvor Egner Granerud, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Andrzej Laniszek, to raptem tak to widzicie wygląda. Teraz jakość kamery Lux. A wiesz dlaczego Carbonek? Dlatego, że jestem w Poznaniu i mam lepszy internet. Dlatego. No ale żeby tutaj też docenić oczywiście to, że cały czas mnie tutaj wspierasz na czacie i generalnie subskrybujesz kanał i tak dalej, to oczywiście również tutaj przyznaję moderację. Cześć Jarku, witam Cię serdecznie. Sorki Wojtku, że ostatnio nie przesłałem żadnych grafik i miniaturek, ale też współpracuję z Krzysztofem z kanału Zimą Okiem Dziennikarzy. Dla nich przygotowuję grafiki i miniaturki. Nie, no nie ma sprawy, wiesz co. Znaczy dla mnie też możesz szykować, ale jakbyś mógł to na Bischofshofen, bo
Bo z Innsbrucka to raczej będę robić tylko ogólne podsumowanie konkursu, bo też działam właśnie na kanale Zima Okiem Dziennikarzy, do którego zapraszam bardzo serdecznie. Subskrybujcie proszę tamten kanał, bo on bardzo potrzebuje naszego wsparcia i też chciałbym, żeby ten kanał osiągnął 1000 subskrypcji, tym bardziej, że ja współpracuję właśnie z Krzysiem od niedawna. Byłem oczywiście wcześniej kiedyś na starym kanale Zima Skoki Okiem Dziennikarzy, ale była pewna przerwa, teraz z powrotem wróciłem i to mocniejszy, bardziej taki, powiedzmy sobie szczerze i otwarcie, lepszy, z lepszej pozycji, z wysokiego C startuję na tym kanale, więc jak najbardziej doceniam to, że tutaj szykujesz dla grafiki, no w sumie też i dla mnie, tak, bo ja jestem częścią tego kanału Zima Okiem Dziennikarzy, natomiast jak najbardziej działam tutaj na przedskoczku i cały czas będę jak najbardziej tutaj. O, tutaj witam Filipa, witam cię, spoko, nic nie szkodzi, jeśli chodzi o błędy, to spoko. Kurna, live, a ja muszę iść spać. Nie, no spokojnie, Kacper, będziesz mógł sobie jeszcze z odtworzenia zrobić. Ja się tutaj na króciutko włączyłem, żeby zrobić zapowiedź trzeciego konkursu 71. turnieju czterech skoczni. Habdas i Hula psują nam kadrową reputację. O ile Stefan Hula tak, to Janek Habdas nie do końca, bo to jest zawodnik, którego Tomas, w którego, przepraszam za to moje przejęzyczenie, w którego Tomas Thurmichler wierzy i daje mu szansę, więc ja też wychodzę z założenia, że trzeba dać szansę temu zawodnikowi, bo on po prostu na to zasługuje. On na to zasługuje. O ile wyniki Janka Habdasa nie potwierdzają tego, to jednak szansa na to, że jednak tutaj występuje, to dobrze, bo musi się oskakać w tym, że Pucharze Świata i w turnieju czterech skoczni, w ogóle w kolejnych startach, bo jest to zawodnik perspektywiczny, którego stać na pewno na dużo lepsze rezultaty, dużo lepsze skoki. Na 100%. Jak minęła podróż? Tutaj pyta MK Sport News, czyli mój przyjaciel Michał. Bardzo dobrze, długo, bo 6 godzin jechałem pociągiem, ale jednak jakoś się tutaj szybko w miarę udało dostać. Ale czas tak szybko ucieka, że po prostu człowiek nie byłby w stanie po prostu wszystkiego naraz ogarniać. I tak podczas jazdy pociągiem śledziłem to, co robił tutaj Krzysiu Wichowski, który debiutował po raz pierwszy tutaj na kanale w roli prowadzącego live'a, więc mam nadzieję, że występ Krzysia Wam się spodobał. A jeżeli Wam się spodobał, to zostawcie subskrypcję na kanale Zima Okiem Dziennikarzy, bo jest to prosperujący kanał, którego jestem częścią i który też potrzebuje naszego wsparcia. Witam serdecznie wszystkich, witam Cię drogi Grzegorzu, kłaniam się bardzo nisko. Granerud będzie bił się z Kubackim o kryształową kulę w tym sezonie, a trzecie miejsce dla Żyły. No zobaczymy, sprawdzimy na koniec sezonu Twoje tutaj przewidywania drogi Dawidzie. Dobry wieczór, tutaj dziwna bania. No ja Ciebie też już widziałem podczas live'a jeszcze u Krzysia, a przyznałem moderację dlatego, że byłeś bardzo aktywny, zostawiłeś subskrypcję, także super sprawa. Jeszcze tylko komentarz potrzebuję tutaj na kanale i będzie super sprawa. Obiecuję widzowie, że podsumowanie turnieju czterech skoczni na kanale Przedskoczek będzie ze świetną oprawą graficzną i oczywiście magazyn prosto z belki. Mi również będzie bardzo miło i cieszę się, drogi Jarku, że nadal będziemy współpracować, bo jesteś tutaj moim ekspertem od tego, a jak na kanale będziemy zarabiać, to także premia za te grafiki będzie. No ale kurczę, Jan w Oberstdorfie ledwo się zakwalifikował, a w parze przegrał, w gapa odpadł w kwalifikacjach, a na Bergizel pewnie będzie podobnie. No z tym podobnie to zobaczymy, bo warunki na skoczni Innsbruck-Bergizel w porze kwalifikacji konkursu mają być optymistyczne. Może maksymalnie tam będzie wiatr wiał z prędkością do 3 metrów na sekundę, ale wszystko będzie się odbywało, mam nadzieję, płynnie. I raczej nie będzie takiego problemu. Hula troszeczkę przecenił zamiary na możliwości. Dobry występ na Mistrzostwach Polski domu, awans oczywiście zasłużył sobie, ale średnio to wyszło dobrym krokiem trenera, byłoby wrzucenie zmiany za Stefana. Tak,
Myśmy dyskutowali na temat tej zmiany w kadrze reprezentacji Polski również podczas magazynu 5x20 na kanale Zima Okiem Dziennikarzy, ale no ja osobiście i oczywiście prywatnie z Krzysiem, natomiast ja tutaj uważam, że Aleksander zniszczą albo może ewentualnie Andrzej Stękała. Mogliby tutaj, czy Kuba Wolny mogliby tutaj wskoczyć za Stefana Hulę, ale najbardziej prawdopodobnym byłby Aleksander Zniszczą. Tylko on startuje w Pucharze Kontynentalnym, tam skacze dobrze, więc lepiej, żeby nam po prostu wywalczył na kolejny period po turnieju czterech skoczni dodatkowe siódme miejsce w kadrze. No ale patrząc po występach biało-czerwonych, to raczej ta obecna, powiedzmy, czwórka Wąsek, Stoch, Kubacki, Żyła, plus ewentualnie właśnie Aleksander Zniszczą i Janek Habdas. To jest moim zdaniem szóstka, która ma prawo startu na to, by sobie tutaj skakać w Pucharze Świata, ale zobaczymy, jak będzie dalej to wszystko wyglądało. A moim zdaniem Grenerud wygra 71. turniej czterech skoczni. Znaczy, wiesz co? Przewagę ma sporą, aczkolwiek jest jeszcze realna szansa na to, żeby odrobić. Zobaczymy, co będzie w Innsbrucku. Jakie warunki trafi Granerud, jaką będzie miał dyspozycję dnia, czy mu się będzie dobrze skakać, bo przypomnę, że najlepsze miejsce Graneruda podczas rywalizacji na Bergizel to jest miejsce 15, więc tutaj na pewno będzie Innsbruck Bergizel będzie momentem i punktem, zwrotnym punktem kulminacyjnym w całym turnieju czterech skoczni, więc nie jest powiedziane, że Granerud wygra cały turniej czterech skoczni, to jeszcze wszystko się może zmienić. Aczkolwiek Granerud jest w takiej formie, że gdybyśmy przyjęli korytarz wieczny i te warunki, że będą równe, idealne dla wszystkich, to oczywiście Granerud tutaj może wygrać cały turniej z dużą przewagą. Cześć Filipie, witam Cię. Tutaj witam także XYZ. Witam, niestety Stefan już nie domaga. No, niestety. Mistrzostwa Polski pokazały, że jeszcze coś tam u Stefana na kształt dobrej formy się kreuje, ale turniej czterech skoczni brutalnie zweryfikował dyspozycję naszego najstarszego skoczka w kadrze, bo 36-letni, już w zasadzie 30, w sumie za chwilkę, tak, 36-letni Stefan Hula. W sumie 2 lata temu, w 2021 roku, podczas 69. edycji turnieju czterech skoczni na Bergizel były dobre warunki. Tacy zawodnicy jak Zniszczą, Kyto Saho, Steiner, Hamann czy Lackner lądowali blisko HS lub na albo za. No tak, zobaczymy, jakie będą w tym roku. Ciekawe, czy jury też pozwoli na takie dalekie skoki. Widziałem na Twitterze Dominika Formeli, że dziś na Bergizel huragan i temperatura plus 15. Jutro powinno być zdecydowanie lepiej, jeżeli chodzi o wiatr. No tak, tutaj też XYZ napisał, że w Innsbrucku często są loteryjne warunki. To prawda. No i właśnie ta loteryjność może tutaj w dużej mierze uwarunkować też i ułożyć całą stawkę. Zobaczymy, jak będą kwalifikacje, bo ja obstawiłem zwycięstwo Dawida Kubackiego w kwalifikacjach, a w konkursie Halvora Egnera Graneruda przed Dawidem Kubackim i Angel Aniszkiem. Zrobiłem to na kanale Zima Okiem Dziennikarzy. Czynię to także również i tutaj. Zobaczymy, czy moje przewidywania się sprawdzą. Ale zobaczymy, co Innsbruck Bergizel pokaże. No ta skocznia bywa kapryśna, a poza tym też jest to skocznia starego typu i też nie wszyscy zawodnicy są w stanie sobie z tą skocznią po tak do końca poradzić, więc dlatego tutaj też musiałbym się odwołać do tego, że ci starsi zawodnicy są jak najbardziej w stanie osiągać dobre rezultaty, natomiast w przypadku tych młodszych zawodników, no to jest już raczej cięższa sprawa i trudne do przeskoczenia. To na pewno. Tutaj jutro zapraszam na relację z treningu oraz serii próbnej. Tylko tę serię uda się skomentować. Info na karcie społeczności. Tak, oczywiście, moi drodzy, zachęcam tutaj na kanał MK Sport News. Mój przyjaciel Michał będzie tutaj Wam relacjonować treningi i serię próbną. Także zapraszam bardzo serdecznie. Subskrybujcie również tamten kanał, bo to jest kanał, który bardzo gorąco polecam. Mam nadzieję, że oczywiście wpadniecie także i tam, bo jestem akurat tutaj.
posłowie i z Michałem, i z Krzysiem współpracujemy na różnych kanałach tak naprawdę, ale przede wszystkim tutaj jestem na kanale Przedskoczek, ale współpracuję także z kanałem Zima Okiem Dziennikarzy. I tu odnoszę się do pytania Filipa Zycha, że jesteś na dwóch kanałach. Tak, jestem na dwóch kanałach. Jestem na kanale Zima Okiem Dziennikarzy jako jeden z czwórki fajnej paczki przyjaciół, która tworzy ten kanał, no i przede wszystkim także tutaj na kanale Przedskoczek, bo to jest mój kanał priorytetowy. Są informacje na temat dyskwalifikacji Indyko. Okazało się, że w kombinezonie w biodrach jest o 2 cm za dużo materiału. Norwedzy tłumaczą się tym, że Lindvik się odwodnił. No tak się odwodnił, to mógł się napić wody, tak? I wtedy by wyrównał to wszystko, tak? A to się śmieje, ale z drugiej strony, no niestety przepisy dotyczące kombinezonów są niestety bardzo brutalne i Marius Lindvik również się przekonał. Zresztą podczas kwalifikacji do konkursu w Garmisch mieliśmy 3 dyskwalifikacje, więc tutaj dyskwalifikacja Mariusza Lindvika jakoś mnie nie zaskoczyła, aczkolwiek Christian Katol nie przebiera tutaj w środkach i jak to się zwykło mówić, nie pierniczy się w tańcu, więc po prostu idzie jak po swoje. Jak się nazywa ta strona, jak robisz live, to masz tabelę, jak to się nazywa? Tutaj pytam Marcel Dawidowicz. To jest aplikacja FIS-u. To jest aplikacja FIS-u. Ja tutaj zaraz podlinkuję Wam, powiedzmy sobie szczerze, zrobię Wam tutaj Innsbruck. Jeżeli chodzi o kwalifikacje, to ja tutaj Wam pokażę. Znaczy, generalnie, jeżeli coś jest live, to wtedy. To wówczas wtedy korzystam z tego. Tutaj akurat teraz nie ma transmisji, na żywo, ale tutaj odpowiadając na pytanie Marcela, to korzystam z tej aplikacji fisowskiej, bo jest ona według mnie wiarygodna, najlepsza i szczerze powiedziawszy, najlepsza do komentowania. Oczywiście Berkucci też ma swoją fajną stronkę, Wirtualna Polska, tam sportowe fakty też. Więc jak najbardziej z każdej strony można korzystać, ale ja ufam już od dłuższego czasu aplikacji fisowskiej i dobrze na tym wychodzę. Będzie jutro podsumowanie kwalifikacji? Tak, będzie jutro podsumowanie kwalifikacji. To podsumowanie kwalifikacji zrobię o godzinie 18, ponieważ jutro także podsumowanie pewnie i też zresztą więcej szczegółów Wam tutaj podpowie czy poda przyjaciel mój serdeczny Krzysiu Wichowski z kanału Zimy Okiem Dziennikarzy, ponieważ tam też będziemy podsumowywać na pewno kwalifikacje, no i też konkurs indywidualny, bowiem no to ja też będę to oczywiście tu na przeskoczku robił, ale jak najbardziej zrobimy tak, bo myśmy się dogadali po prostu w kwestii transmisji, tak, żebyśmy sobie po prostu nie wchodzili i nie kolidowali, więc ja po prostu zrobię sobie wcześniej, Krzysiu sobie zrobi odrobinkę później, ewentualnie zamienimy się, Krzysiu zrobi wcześniej. Ja zrobię później i to też będzie jak najbardziej podsumowanie. Także podsumowanie kwalifikacji jak najbardziej będzie na kanale Przedskoczek. To od razu Was tutaj zachęcam, żebyście wpadli. Oczywiście info na karcie społeczność się pojawi w kontekście podsumowania kwalifikacji, jak również konkursu indywidualnego, w którym Halvor Egner Granerud najprawdopodobniej zapewni sobie po prostu zwycięstwo w turnieju czterech skoczni. No zobaczymy, jak to się będzie układać. Chyba tam nie ma oświetlenia, więc będą musieli się sprężać. Tak, niestety właśnie na przekór kibicom i obserwatorom skoków narciarskich, jakbym chciał po pracy na przykład skomentować zawody, to nie dam rady, bo te zawody i kwalifikacje są o godzinie 13:30. Ja jestem w tym czasie w pracy. No muszą Austriacy pomyśleć na przyszłość o tym sztucznym oświetleniu, żebyśmy mogli, kurde, po prostu lepiej to wszystko tutaj komentować. Wtedy będzie lepsza szansa na cokolwiek.
Piotr Żyła jeszcze z Top Ten nie wypadł w tym sezonie, tak samo Dawid Kubacki, tak? Tutaj drogi Flido, tak, jak najbardziej. Zresztą na kanale Ziemokiem Dziennikarzy w magazynie 5x20 Krzysiu Wichowski zauważył to bardzo słusznie i oczywiście ja też to potwierdzam, że i Dawid Kubacki i Piotr Żyła to jest tylko ta dwójka zawodników w tym sezonie, która jeszcze z czołowej dziesiątki nie wypadła i to cieszę, że to są biało-czerwoni, bo oni naprawdę w tym sezonie porażają pozytywnie w pozytywnym aspekcie swoją formą, więc jak najbardziej Dawid i Piotrek w tym sezonie no, skaczą po prostu rewelacyjnie, a to dopiero można powiedzieć początek sezonu i pierwsza poważna impreza, czyli turniej czterech skoczni. Zgonili wszystko na dietetyka. No widzisz, no kurczę, no nie mają na kogo, to muszą, musieli sobie znaleźć kozła ofiarnego w postaci dietetyka, niestety. Cieszę się, Filipie, że masz już sobie OMK Sport News, bardzo się cieszę. Według mnie w Innsbrucku mogą sprawić niespodziankę Herl i Czofenik. No, ostatnio w Garmisch-Partenkirchen zrobili świetną robotę i Herl, i Czofenik. Są wysoko w turnieju czterech skoczni, więc na pewno na swoim krajowym podwórku też pokażą dobre skoki. I Jan Herl, i Daniel Czofenik, myślę Manuel Fettner również i też Stefan Kraft, bo on uwielbia skocznię w Bergisel i skocznię w Bischofshofen również, także super sprawa. Zresztą, jeśli chodzi o skocznię Bischofshofen, to Stefan Kraft ma niedaleko tam dom, także zawsze bardzo emocjonalnie podchodzą do różnych sytuacji, a zwłaszcza Stefan Kraft. Cel na ten rok dalej się poprawiać jako komentator, jeżeli praca będzie, to i wyniki będą. No oczywiście, trzymamy mocno kciuki, dmuchamy pod narty i oczywiście mamy nadzieję, drogi Michale, że tak to u Ciebie będzie się prezentować. No i cieszę się, że u Ciebie również podsumowanie będzie o godzinie 21:00. To też oczywiście zapraszamy bardzo serdecznie. Matew 3 pisze, że myślę, że w Innsbrucku się wszystko rozstrzygnie. No, Innsbruck będzie właśnie takim momentem przełomowym w turnieju czterech skoczni. Zresztą to jest zawsze połowa turnieju, więc ja myślę, że tutaj nie będzie problemu. Od kiedy oglądasz skoki? Od sezonu 2000-2001, czyli już ponad 20 lat oglądam skoki, więc dlatego po prostu czuję te skoki całym sobą i wkładam bardzo dużo emocji w komentarz, bo chcę oddać to, jakbyśmy się wszyscy, łącznie ze mną, znajdowali pod daną skocznią, kiedy zawody się odbywają. W tym przypadku Innsbruck Bergisel bądź Bischofshofen, skocznia Paula Auserleitnera. Jak zwykle Kraft straci szansę na dobry wynik, stracił szansę na dobry wynik w Garmisch. No tak, bo po prostu ta skocznia mu nie leży. Ta skocznia mu nie leży i też zawodnicy niżsi na skoczni w Garmisch mają po prostu problemy, bo te tory są szersze niż na innych skoczniach, więc ciężko jest przyjąć optymalną pozycję najazdową przy najeżdżeniu do dojeżdżeniu do progu skoczni w gapa, więc dlatego Stefan Kraft sobie nie radzi, bo po prostu jest to skocznia raczej, która charakteryzuje się tym, że większe szanse na sukces mają ci wyżsi zawodnicy, bo oni po prostu łatwiej przyjmują pozycję najazdową i wtedy to wszystko pięknie wychodzi. Jaka jest przewaga Graneruda nad Kubackim? Jeżeli chodzi o przewagę Halvora Egnera Graneruda nad Dawidem Kubackim, to jeśli dobrze pamiętam, to jest około 27 punktów. Poczekajcie, odpalę sobie tylko tą klasyfikację. Tak, 26,8 punktu nad Kubackim, nad Piotrem Żyłą 40,1 punktu, więc jak najbardziej tutaj, znaczy realna szansa jest taka, że Dawid Kubacki w dwóch konkursach jest w stanie to odrobić, aczkolwiek Halvor skacze tak fantastycznie, że tylko kataklizm może mu odebrać zwycięstwo w turnieju czterech skoczni. Kubacki wygrywa w Innsbrucku i Halvor już przegra. No to musiałby wygrać z przewagą podobną do tej, którą Dawid osiągnął w TT Zenonstadt, czyli powyżej 25 punktów, żeby zbliżyć się w walce o końcowy triumf w turnieju czterech skoczni w przypadku Dawida właśnie w Innsbrucku z taką przewagą, bo inaczej się po prostu nie da.
Siema, wracam, jeszcze nie śpię. A widzisz, to jeszcze zdążyłeś. Michael Smith w finale w darcie, za chwilę drugi półfinał. No ja darta niestety nie oglądam, więc nie śledzę tego. Aczkolwiek skoro ten zawodnik dotarł już tak wysoko, tak daleko, to życzę mu, żeby awansował do, żeby po prostu w finale spisał się świetnie. Skocznia w gapa dla Krafta jak Hinzenbach dla Stocha. Skaczą i skaczą i nie umieją się jej okiełznać. Choć chyba Kraft był tam na pudle, chyba na trzecim miejscu w sezonie 16-17 za Tandem i Stochem. Tak, to prawda. Rzeczywiście 2016-17 zaprzecza temu, co mówimy o Krafcie. Natomiast w przypadku pozostałych występów, no w zeszłym sezonie to nawet nie awansował do konkursu. Także tutaj Kraft w ogóle patrząc na ostatnie parę lat, te 3, 4, może 5 lat wstecz, to Stefan Kraft nie radzi sobie po prostu na skoczni w gapa. Jest to taka franca, można powiedzieć, jak kiedyś o tym mówił Kamil Stoch na temat skoczni w Hinzenbach, której nie potrafił ujarzmić i do tej pory nie jest w stanie po prostu sobie na tej skoczni poradzić. To tak samo Stefan Kraft może mówić o skoczni Garmisch-Grossoni-Piaszance oczywiście. Co było gadane tutaj? Bardzo dużo gadane, więc Kasper sobie, jakbyś mógł, to sobie zrób to z odtworzenia, dobra? Bo tu akurat troszeczkę się śpieszę. Ja oglądam regularnie skoki od zimowych igrzysk w Turynie w 2006 roku. A widzisz, ja od sukcesów Adama Małysza, od Oberstdorfu, od roku 2000. Miałem 6 lat, 6-7 mniej więcej, kiedy zacząłem oglądać skoki narciarskie, bo to tata w sumie pierwsze transmisje włączał, kiedy Adam Małysz zaczął odnosić sukcesy, więc od tamtego sezonu oglądam skoki. Być może, nie wiem, ja nie sięgam tak daleko pamięcią. Być może jeszcze igrzyska w Nagano, kiedy miałem 4 latka, być może już tam tata coś tam odpalał, ale ja tego nie pamiętam, więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy od tamtego sezonu przypadkiem nie oglądam, ale na pewno pamiętam skoki 2000-2001. Ja akurat w tamtym roku miałem 6-7 lat, więc ten sezon 2000-2001, więc już miałem tą świadomość, bo człowiek ma świadomość od 5. roku życia, a że ja miałem akurat w tym czasie 6-7 lat mniej więcej, bo to taki przełom był, to już pa to, to pamiętam. Mam to w pamięci, jakby to było wczoraj. Kto według ciebie najbardziej zawodzi w TCS-ie? Zdecydowanie Japończycy. Japończycy, bo Ryoyu Kobayashi, druga połowa dziesiątki w turnieju czterech skoczni, 16. miejsce, w Pucharze Świata też nierewelacyjnie. Naoki Nakamura, Keiichi Sato, Junshiro Kobayashi, Renni Kaido to są zawodnicy, którzy prezentują fatalną dyspozycję. Jak pan Marek Rudziński wspomniał podczas transmisji w Gapa, oni się jeszcze ze snu zimowego nie obudzili, no więc Japończycy zawodzą regularnie. Spodziewałem się też lepszego wyniku w przypadku Giovanniego Bressadoli, ale też ten wynik jest niestety słaby, no więc też liczyłem na lepsze występy troszeczkę Niemców. Ale jednak siłą rzeczy Japończycy najbardziej mnie rozczarowują. Zwłaszcza Naoki Nakamura, który skakał przecież fajnie, fajnie w konkursie w Kusamo, kiedy był trzeci. No a później już zaliczał regres formy. Dość powiedzieć, że trenerem klubowym w ekipie japońskiej jest teraz Matias Żupan, a generalnie w ekipie japońskiej główny trener też się zmienił, bo jest Masahiko Harada, a był Hideharu Miyahira w tamtym sezonie, więc dlatego też obniżyli loty, bo to oni, Japończycy, wyglądają tak jak my w tamtym sezonie. O, a ja miałem 3 lata, była olimpiada w Calgary w 1988 roku, gdzie startował słynny brytyjski skoczek Eddie the Eagle. A no widzisz, to też jest fajna sprawa. Aktualnie kto ci najbardziej zaskakuje pozytywnie w turnieju czterech skoczni? No, Daniel Czofenik, Erik Belschow, 34. zawodnik turnieju czterech skoczni, który bije na głowę prawie całą japońską kadrę. To o tym mówiłem także podczas magazynu 5x20 na kanale Zimokiem Dziennikarzy. Ponownie zachęcam do tego, abyście tam odwiedzali ten nasz kanał, bo robimy z Krzysiem, Kamilem, Maćkiem, Pawlikiem, Kowalikiem świetną robotę, więc zachęcam oczywiście serdecznie. Ale tak to faktycznie wygląda. No i to jest pozytywna sensacja na pewno. No i też Paweł Wąsek oczywiście, bo nie mogę tutaj nie wspomnieć o Pawle, który też mnie pozytywnie zaskakuje w tym sezonie.
Dzisiaj z Krzysiem rozmawialiśmy o Nikoli, ale i Cię Wojtku zapytam, na ile uraz Nikoli jest poważny, kiedy ewentualnie wróci, to czy będzie silniejsza niż dotąd. Trudno powiedzieć, drogi Michale, jak to będzie się układało z Nicole Konderlą. Ja spróbuję nawiązać z nią kontakt i przeprowadzić rozmowę, także jeżeli mi się uda porozmawiać z Nicole na ten temat, to wtedy być może więcej szczegółów na ten temat będzie. Młody Wojtek ogląda Małysza, który przeskoczył wszystkich. Tak, kiedyś tak to było. Japończycy wyglądają, jakby bardzo słabo przepracowali. Aha, lato, okej, dobra, tutaj się poprawiłeś. Tam się chyba zmienił trener. W przyszłym roku wrócą silniejsi. Tak, zmienił się trener, bo trenerem klubowym jest Matias Żupan w przypadku Ryu Kobayashiego, a generalnie całej ekipy japońskiej jest Masahiko Harada. Choć na zawody Pucharu Świata widziałem, że jeździ Kento Sakuyama, więc tak naprawdę nie wiem, kto tam w tej Japonii steruje po prostu tym wszystkim i trzyma batutę jak dyrektor. Dyrygent w zespole, w orkiestrze, więc trudno powiedzieć tak naprawdę, jak to tam wygląda. No źle podziałała nagła zmiana trenera, to tutaj z Kacprem też jak najbardziej zgadzam się w 100%. Witam serdecznie. Czy w tym sezonie są jakieś nowości w sprzęcie czy kombinezonach? Nie, raczej nie słyszałem o żadnych nowościach w tym sezonie. Jedynie tylko co, to na pewno tak. Światełko pali się dłużej, bo do 60 sekundy może się palić. Tutaj są bardziej uczuleni, zwłaszcza Christian Cattol, na kombinezony w kontekście tamtych pomiarów, bo tam też troszkę się pozmieniało przed sezonem. Ale żeby coś bardziej spektakularnego się miało zmienić, to nie słyszałem. Lubię słuchać pana Marka i pana Igora, tu napisał Filip. No ja też ich bardzo lubię, bo oni świetnie według mnie komentują. Chociaż ostatnio ja słyszę głosy, że to ja powinienem komentować zawody, więc szczerze mówiąc trudno tu polemizować z komentarzami od was widzów, ale jak najbardziej się też zgadzam, bo się cieszę, że w ogóle taki odbiór mam tu na kanale, ale pan Marek i pan Igor są specjalistami i fachowcami swoim fachu, więc jak najbardziej też mi się ich komentarz podoba. A już za niedługo zawody w Sapporo. No to zobaczymy, czy wystawią tam Japończycy krajówkę i kogo. Jeżeli nawet wystawią, to zależy kogo. Czy myślisz, że kontuzja Urszy Bogataj zakończy jej karierę? Bo słowiańskie media niepokojąco buczą o zakończeniu kariery Słowenki. No niestety, jeżeli ląduje się na zeskoku lodowym na skoczni w Lubnie, gdzie przecież już Aleksandria Lutit, można powiedzieć, dała sygnał, że tak powiem, organizatorom do tego, żeby tutaj zadbali lepiej o tą skocznię, bo za chwilę wydarzy się jakaś katastrofa, no to niestety nie posłuchali i Urszula Bogataj niestety padła ofiarą tego, jak kiedyś Kamil Stockwill z Bruku w 2017 roku, kiedy też pod znakiem zapytania stał jego występ i stała jego dalsza sytuacja w turnieju czterech skoczni, ale wystartował na szczęście i udało się to zrobić, natomiast był obolały oczywiście. Natomiast w przypadku Urszy Bogataj, gdzie kobiety, a mężczyźni mają też inną budowę fizyczną, więc tutaj dochodzić będzie Ursza na pewno do siebie troszeczkę dłużej. Z tego co pamiętam, to chyba uraz więzadeł krzyżowych, więc myślę, że pewnie rok przerwy, może pół roku, zobaczymy, będzie. No, Ursza na pewno ma już koniec sezonu, to nie ulega wątpliwości. Natomiast jak szybko wróci do startów, no to zobaczymy. Może do Mistrzostw Świata w Planicy zdąży, ale na pewno bidulka się załamała, bo przecież szykowała formę pod Mistrzostwa Świata w Planicy, bo Słoweńcy u siebie te mistrzostwa organizują. Więc tutaj na pewno liczyła na Urszula Bogataj na występ w swoim rodzinnym kraju, w Słowenii, na to, że jednak formę zbuduje dobrą i będzie liczyła się w walce o dobre skoki. Życzę panu kariery w telewizji jako komentator, bo ma pan duży potencjał. No bardzo dziękuję za te miłe słowa. Na pewno to doceniam oczywiście to, że tak miło i przyjemnie wypowiadacie się na temat właśnie mojej skromnej osoby. Jak będzie tylko jakaś szansa, gdzie tam będę mógł jako komentator wystąpić, czy jakbym zgłosił po prostu swoją kandydaturę, czy też próbkę swoich możliwości, to jak najbardziej zgłoszę się i wtedy
i wtedy będziemy mogli coś więcej na ten temat może powiedzieć. Może się uda, może się uda. Właśnie nie rozumiem, dlaczego ta Skocznia jest taka lodowa, przecież tam może dojść do tragedii, a nawet już doszło. No niestety, wszyscy będą mądrzy, drogi Kacprze, po fakcie. Wojtku, szykuje się nocna zmiana na zawody w Sapporo, 3 konkursy i 3 dni komentowania, taki maraton, to ja uwielbiam. No ja zobaczę, jak to będzie u mnie wyglądało, ale być może się uda. Siema, witam Cię Igorze, witam, kłaniam się również bardzo nisko, ale słuchajcie moi drodzy, ja już będę kończył powoli, ja też lubię oczywiście komentarz Pana Snopka podczas nocy konkursów Sapporo, bo o ile Pan Stanisław nigdy nie był w Sapporo, to my go kojarzymy, bo po prostu jego głos idealnie nadaje się po prostu do tych japońskich konkursów, więc jak najbardziej tutaj z miłą chęcią bym sobie posłuchał, no ale niestety nie ma skoku w TVP, tylko w TVN i w Eurosporcie, to tam będziemy to oglądać. Może skomentujesz skoki na Eurosporcie, a może kiedyś, nie wiem, zobaczymy, jeżeli ktoś mnie zauważy, będzie chciał, to jak najbardziej z miłą chęcią się tam zgłoszę. Tutaj Amen napisał Kacper, na Innsbrucku to Muminów się zabije, raczej nie. Raczej nie. Wojtku, kiedy webinar Oli Rajewskiej? No Ola jeszcze się nie określiła dokładnie, kiedy będzie webinar, ale jak będzie jakaś informacja, to się na pewno dowiemy na dniach. No i oczywiście ja tutaj też Wam dam znać, bo webinary z Olą Rajewską są po prostu genialne, są fantastyczne. Polecam bardzo gorąco, bo można się bardzo dużo różnych rzeczy, ciekawych rzeczy dotyczących dziennikarstwa, tajników, jak sobie radzić przy wpadkach i tak dalej, po prostu zachęcam serdecznie, bo Ola prowadzi kapitalne te webinary. Już na wszystkich od początku webinarach byłem, więc mogę to potwierdzić. A jeżeli ktoś chciałby w ogóle też tam jakiś kurs sobie wykupić, albo ewentualnie audiobooka czy coś, to zachęcam, żebyście odwiedzali stronę www.aleksandrarajewska.pl i tam znajdziecie oczywiście wszystkie informacje na temat tego, co Ola tam udostępnia. Mało tego, ja Wam tu rzucę linka do strony Oli, żebyście mieli też możliwość dołączenia do webinarów i śledzenia tego wszystkiego na bieżąco. Ja także wrzucę też ten link tutaj do strony Oli Rajewskiej w opisie live'a. Więc jak najbardziej zachęcam oczywiście do tego, abyście też tą stronę odwiedzali. Zresztą Ola ma też kanał YouTube'owy Aleksandra Rajewska, także tam też serdecznie zapraszam. W ogóle to czemu Hula się nie wycofa, bo słabo skacze i nie widać po nim ambicji? No widocznie po prostu Tomasz Torbichler nie chce w tym momencie nic zmieniać i zostawia po prostu tą kadrę, która jest teraz. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę, bardzo dziękuję, że byliście obecni. Zachęcam do subskrypcji kanału Przeskoczek, do śledzenia moich profili społecznościowych. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Zachęcam także do odwiedzin kanału Zima Okiem Dziennikarzy, subskrypcji, komentowania, oczywiście w sensie komentarzy, łapek w górę, również tu i na kanale MK Sport News. I oczywiście także Prestigigator, bo mój przyjaciel Kamil również prowadzi świetny kanał, gdzie znajdziecie bardzo dobrą muzykę. Zatem zachęcam oczywiście do tego, abyście wspierali tutaj naszą działalność i zapraszam na podsumowanie jutrzejszych kwalifikacji, a także konkursu 3-4 stycznia w Innsbrucku, bo Innsbruck Bergisel, Austria, Tyrol, zresztą obok takiego regionu jak Vorarlberg znajduje się właśnie Tyrol i Innsbruck jest właśnie w tej części Austrii, bliżej tam już granicy włoskiej. Więc zapraszam oczywiście serdecznie, kibicujmy biało-czerwonym, nasi będą skakali w składzie Kanistoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, ja, Paweł Wąsek, Jan Habdas i oczywiście Stefan Hula i kibicujmy im, bo żeby wszyscy zawodnicy nasi jutro przez te sito kwalifikacyjne przebrnęli. Tym bardziej, że tylko 10 zawodników odpada, bo 60 jest na starcie, Austria nie używa krajówki, być może trzymają na Bischofshofen albo inną skocznię, a ja już Wam bardzo dziękuję, życzę dobrego wieczoru i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się.